Siemano, Balatro, a ja dzisiaj mam taką chillerę, dzisiaj jest taka chillera, guys, ale nie wiem czym zagram, nie mam pojęcia, zobaczymy. Ostatnio graliśmy sobie anaglifowym deckiem, czyli najbardziej broken deckiem w całej grze, przynajmniej so far. I dzisiaj zagramy, jeszcze dwóch decków nie mamy. Win a run with any deck on at least blue stake difficulty. Nie wiem, kiedy jest blue stake, a tu jest orange stake. No to musimy po prostu grać dalej. Najdalej mamy chyba czarny stake, widzę. A nie, mamy blue stake. Czyli blue stake byłby spoko. Czyli tutaj będziemy mieli tak, minus jeden discard, unlucky. Eternal Jokery mogą być. Okej. Okay. Większe ante, small blind nic nie daje. Dobra, spróbujmy zrobić blue stake na czerwonym deku. Trochę to nie pasuje, bardziej by pasował blue stake na blue deku. Aczkolwiek, co to dla nas? Dla nas to jest kaszka z mleczkiem, dla nas to jest bułka z masłem. Tak powiem, tak właśnie jest. Co robimy? Czy skipujemy? Szczerze? Chyba zagram. Czemu? Nie dostanę za to 5 dolców, ani więcej, ale sprawa wygląda tak, że... Czy ja tu mogę zrobić jakiś streeta zaraz? W sensie straight flusha mógłbym nawet. Jakbym dostał 4, niekoniecznie. Zagrajmy po prostu kolor i za chwilę pomyślimy. Co chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. $5. $5 by było lepsze, no bo hej, pieniądze, nie? A tak nie dostaniemy, aczkolwiek potrzebujemy iść do sklepu, bo tu zaraz może być trudno. I ja wiem, że od początku trzeba cisnąć, mieć jakieś jokery i wygrywać. I to zamierzam robić. Także bierzemy Buffon Pack i totalnie jakiegoś kozaka wybieramy. Na przykład Runnera. I będziemy go tak grindować od samego początku. Teraz będą same streety. Czy chciałbym to skipnąć? Trochę bym chciał, ale myślę, że na razie bez tego. Dobra, czyli bierzemy rank. Brakuje nam ósemki. No to szukamy ósemki. Krótka piłka, ósemki albo trójki. Ta gra jest niesamowita, nie? Dobra, jest ósemka. Trochę stinki ten układ, patrząc na to, że dopiero to dostaliśmy. Czy to wygra? To robi 300 ledwo. Oj. No kolejnego chyba nie zrobimy. Musielibyśmy dostać damę i dziesiątkę. Dziesiątki jakieś odrzucaliśmy. Mamy jeszcze dwie. Mam tylko trzy ręce. Czy tylko trzy? Może nawet aż. Co robi niebieski steak? Minus jeden discard. O, dlatego tak szybko to spadło. Brakuje nam... jednego trefla. Trefle jeszcze mamy w deku. Co prawda mało, ale myślę, że na trzy zagrane ręce dobierzemy. Tak też się stało. No i to powinno być minimum 150, to myślę, że to luzem zrobi. Zgadza się? Więc jest ok. Ile dostajemy siana? 5? 5. Więc może kolejny joker padnie. Plus jeden discard each round. No to tak naprawdę niweluje nam debuff blue stake'a. Weźmy. Nie jest to jakiś mega silny, ale na start to będzie na pewno spoko. I co? I znowu to samo. Szukamy chyba w takim razie większych tych układów. Powiedzmy może tutaj coś z tymi... z królem, damą. Jopek, dziesiątka, to 7, 8, 9. Szóstki brakuje i nie wiesz, w co iść. I to jest ta rozkmina. Nie wiesz, w co iść, nie? Co wybrać? Czy szukać szóstki, czwórki, wiesz, szóstki, dziesiątki, czy tutaj na przykład jopka i... W sumie to wygląda dobrze i może być straight flush nawet. Zróbmy tak, o, może to jest głupie, ale myślę, że nie jest. 4, 5, 6, 7... Co? Nie ma 6. Man.
Nie wiem, czy czwórkę zostawiać. Tak bym potrzebował... tak czy siak szóstki, nie? Więc szukamy chyba szóstki, albo dziesiątki. Nie no, szóstki. Po prostu szóstki. Gdzie? Gdzie ona jest? Gdzie jest szóstka? Gdzie jest szóstka? Poproszę szóstkę. Elegancką szóstkę. Czemu? Czemu nie mogę dostać karty? Takiej, jaką chcę. Dosłownie, mam 4 szóstki w deku, prawda? 4 szóstki. Wywaliłem połowę deku. I dalej nie ma szóstki. Jak ja mogę być tak unlucky? To jest... To przeczy statystyce. Dosłownie. Dosłownie, to jest niemożliwe. Chciałem zrobić. Przegram po prostu. Mogę zagrać kolor, ale kolor nie zrobi tyle. Miałem zagrać streeta i coś jeszcze. Wyrzuciłem wszystkie discardy, miałem jeden dodatkowy. Wyrzuciłem wszystkie ręce. Czy mogę zrobić na przykład straight flush? Musiałbym mieć... Jakie mam jeszcze serca? Szóstkę i trójkę. No oczywiście, że szóstkę. Mógłbym mieć jeszcze jobka, serce. Siódemki nie mam. Nie mogę zrobić streeta. Nie mogę zrobić straight flusha, nie z tego. Jeszcze mam tylko 4 serca, nie? Ale lipa. Ale lipa. To coś zrobi? Nie wiem, co jeszcze mogę znaleźć innego. Nie wiem, mógłbym dobrać 5 trefli, nie? To jest jakaś nadzieja. Dwie pary nic nie zrobią praktycznie. I wtedy może jakiś kolor... To ja ciągnę przegrany run tak naprawdę w tej chwili. Czy street w ogóle robi więcej od tego, od flusha? Nawet nie. Ale dobije mi więcej chipsów. Poszukajmy tej szóstki już do końca. Czekaj. Szóstki, tak? No to... Tak o... Jak teraz nie będę tej szóstki... Mam 4 szóstki w deku. Mam 4 szóstki w deku i 20 kart. Dziękuję. Ile to zrobi? Musiałbym zrobić... 500 ponad. Zrobimy 400. Man. Żałosny to był start. 8-minutowe intro. W ogóle, ciekawostka. Co to jest? Dobra, to w tym runie skipniemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Ciekawostka. Mówiłem chyba na dzisiejszym Isaacu, albo w ogóle na wczorajszych odcinkach, już nie pamiętam. O tym, że na YouTubie można teraz testować miniaturki. Jest to prawda. I dzisiaj nawet testowałem miniaturkę na Isaacu. W sensie wrzuciłem. I możecie mi na przykład powiedzieć, jaką mieliście miniaturkę, albo czy widzieliście obie. Co macie na miniaturce? Po prostu. One są prawie takie same. No ale jedna się odrobinę różni. W sensie obie się różnią od siebie, no bo one się różnią od siebie. No to... Różnią się po prostu. Czy chcę mówić, co jest na tych miniaturkach? No jest miniaturka z keeperem, bo odblokowałem keepera w Isaacu. Grałem grid mode. I na jednej miniaturce jest normalny keeper, na drugiej jest taki trochę... nienormalny. Także no. Tarot cards. Gówno. Stone card. To jest śmieszne. Ale to mi zniszczy run totalnie. Będę miał same kamienie. Zaraz sobie zniszczę run kamieniami. Streety. Po prostu multiplier. Najgorsze jest to, że ja tego nie zniszczę. W żaden sposób. W żaden sposób. Weźmy sobie króla jakiegoś szczęśliwego.
I co, dostanę kamień? Super. Bannerkowy. Tylko z czym ja to chcę zagrywać? Z jakąś parą? No bo ja zagrywałem kolor do tej pory. I tego nie mogę do niczego dodać. To jest jako high card. O, można jako high card to zagrać. Nie mogę szukać koloru. Mogę szukać jakichś, nie wiem, wysokich kart. O, i na przykład coś takiego zagrać. Przy okazji to odrzucić. Ile to zrobi? Jeszcze multiplier siądzę. 480, to nieźle. To naprawdę nieźle. Full house w ogóle. Holy shit, full house to jest chyba drugi najwyższy układ? Nie, trzeci. Okej. Okay. Nieźle. Jakoś się nie śliłem, żeby wygrywać. W sensie jedną ręką. Pewnie mogłem. No za to jest $1 tylko. Ślepy voucher. O. Myślę, że to może być śmieszne. Dobra. Niech się dzieje w tym ranie po prostu. Niech się dzieje. Ja myślę, że tutaj po prostu musi się dziać. Czy biorę siano? Nie, zagram sobie. 900 myślę, że zrobię. Tego nie może zjeść, prawda? Bo nie może być zniszczony. Czy to jest street? No dobra, YOLO. On co prawda na razie nic nie robi, bo nie mam żadnych mnożników. Ale on się może odpalić nieźle. Brakuje mi serca i nie mówię tutaj o prawdziwym życiu, a o grze jedynie. Tu jest prawie straight flush. Prawie, no właśnie, bo teraz znaleźć 8, nie? Nie zamierzam. Nie zamierzam tego szukać, bo to jest niemożliwe. Okej, okay, łatwy winek. Trochę się obawiałem, że to jeszcze nie będzie win. Ale moje szczęście już było. Nie mam siana. Man, jakbym miał siana, to bym to kupił. No trudno. Hand size next round. To nawet niezłe, ale chyba wolę zagrać. Bo on nie musi zjadać. Ktoś mi o tym mówił, ja zapomniałem totalnie. On wcale nie musi zjadać jokerów. Czyli mogę naładować sobie same Eternale i on i tak będzie rósł. A wziąłem go na samym początku. On będzie giga duży przecież, ja muszę go zagrywać, bo to jest... When small blind or big blind is selected... Boss się nie liczy. When small blind or big blind is selected, gain 0.5 mult and destroy random joker. On nie musi destroyować, a i tak dostaje. Holy shit, guys. We are so back. Znajdźmy sobie może jakiegoś asa albo coś. Może czwórkę, króli? O, no jest full house, elegancko. Czy to wygra? To ma słaby mnożnik. Lepiej chyba jakbym to dorzucił po prostu do trójki. Tak mi się wydaje. Może? To ma słaby mnożnik, to jest najgorsze, ja nie mam mnożników. Muszę mieć mnożnik jakikolwiek. Prawie kolor. Poszukajmy sobie koloru. No i elegancko. Git. Okej. Okay. Mimo, że trochę troluję z tym Marble Jokerem, bo no... Teraz będę miał 1000 tych. To myślę, że... To jest do zrobienia. Weźmy jakiegoś bufona. Chociaż to też by było spoko, ale mi nie stać tak czy siak. Weźmy bufona. Takiego, co da jakiś... Ale... O! Kolejny, który się nie spali. To było fajne. Ja zapominam, że on mi zjada wszystko. Ja muszę brać Eternal Jokery. Ty, ale to jest naprawdę dobry run. To jest run do zrobienia. Z takimi gównianymi jokerami. Czyli co? Muszę po prostu zagrywać. Nawet high card, nie? Jak mam 0, to na minus chyba nie zajdę, prawda? Wyrzućmy wszystko, co jest niskie. Dosłownie zagram coś takiego po prostu. To jest tylko para? Okej. Okay. Aha, bo są szóstki, no tak. Muszę po prostu tego ziutka bufować. Będę zagrywał jak najwięcej rąk. Może powinienem jakiś kolor znaleźć.
1800 to już nie jest aż tak mało. Dziesiątkę znaleźć? Chyba trzeba. Let's go. Street to nie jest jakiś... Co nie jest? Nie jest dobry układ? To jest dobry układ. Tu są debuffy, to trochę przeszkodziło. Dobra, i teraz cokolwiek tak naprawdę, chyba nie? Czy nie? Dobra, chyba muszę discard zużyć. Tylko co? Co ja chcę zrobić? Parę jakąś? Kolor? Kolor to tak średnio i wtedy stąd karta nie wezmę. Dobra, niech coś dobierze. Ale gówno. I teraz jeszcze mam mniejszy mnożnik. Ale gówno. Tyle? Nic nie mam. Nie gadaj, że to przegra. Też mogłem to zagrać. To by multiplayer chyba zrobił. Okej, okay, uff. Uff, okej, okay, uff. Było gorąco przez chwilę. Ty, ale to nie ma sensu, żebym ja kupował małe, jakieś gówniane jokery. Bo oni tak jest... W ogóle nie ma sensu, żebym kupował jokery, no ewentualnie przed bossem. Teraz jest boss. W. Nie, teraz nie jest boss, teraz jest to? Gdzie ja jestem? To ja teraz robiłem bossa? Ja jakiś jestem trochę nie dzisiejszy. Nieważne. Create random joker. Może się zwróci. Spades. Mogę iść w spadesy, czemu nie? Mogę iść w spadesy. Tylko to mi nic nie daje, tak naprawdę. Bo ja będę raczej próbował te kamienie zagrywać z wiadomych przyczyn. Czy jest jakiś układ, że jak zagram 5 kamieni, to coś się dzieje? Może ja powinienem buffować high card? Parę? Parę albo high card chyba najprędzej. Jakieś takie niskie układy, żeby tam jeszcze ładować te kamienie. Negatywny joker, ale on zje negatywnego jokera. No chyba, że byłby... Eternal. No nie? Kurka rurka. No musimy zagrywać cokolwiek. Chyba high cardy muszę buffować. Chyba po prostu muszę buffować high cardy. To mi sporo daje. To jest aktualnie mój... Wow, holy shit. Mój jedyny ratunek tak naprawdę. Więc no... Muszę zagrywać. Okej. Full house, niech będzie. Mógłby nawet cheese'ować, żeby zagrywać jak najwięcej rąk, nie? Ale aktualnie to ja robię na tyle małe wyniki, że po prostu wolę się skupić na tym, żeby spróbować wygrać, a nie maksować tego green jokera. Fajnie by było dostawać pieniądze też. Aczkolwiek no... Zobaczymy. Plus 1 dolar per card plate. To jest bardzo niefajne. Więc fajnie by było pewnie też wydać pieniądze wszystkie, jakie mam. Pyk, 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 pyk. Brakuje dziewiątki. Po prostu para. Para jest chyba aktualnie silniejsza, nie? Zagram po prostu parę. Bo ja mam parę silniejszą od dwóch par. Trójka jest odrobinę silniejsza. Zagram chyba trójkę. Chociaż to może wyjść jeszcze street. To zrobię taką. Że może wyjść street, to nie zagrywam tej dziesiątki. Mogłem w sumie zostawić dziesiątkę trefl, czy nie? Ej, wygrałem już. Okej, okay, jeszcze mi dwie ręce zostały. To całkiem nieźle. Okej, okay, nie jest źle. Myślę, że dajemy radę. Eternal credit card? No, chyba tak sobie. Tutaj akurat, okej, okay, ten madness i te Eternal Jokery tutaj się, powiedzmy, działają ze sobą. Czy chcę? Chyba save'uję. Chyba muszę save'ować siano. To nie jest save'owanie siana. Zapomniałem. Zapomniałem, że save'owanie siana tutaj chyba za dużo nie zrobi. No nieważne. Czy to też... Aha, okej, okay, te też działają. Czy ja mogę zejść na minus? W taki sposób? No jak masz kartę tą debetową, czy jak to się tam nazywa, to możesz. Ale pytanie, czy z tym też? Nie wiem. Zejdę na minus? Schodzę na minus. Oj. To niedobrze. To nie powinien zagrywać kilku kart, tylko
tylko jedną. W sensie dwie karty, jedną na przykład, jeden układ. Nie rzucać tych filerów do rolowania. No ale trudno, zdarza się. To było spoko kupić. Na razie nie mam jak. No takie do przeklikania póki co, to już muszę robić 16 tysięcy, zero discardów. Nieciekawy trochę, szczerze mówiąc, boss fight. Tu taki street się szykuje. No chyba coś takiego zagrywam. Realistycznie, no high card po prostu. I tutaj te rzeczy. To jest... Hej, to zrobiło dobry wynik. No, to głupio, ja nie lubię takich... Nie lubię meczy, gdzie gram na przykład parę albo high card, bo to jest coś takiego... W ogóle nie musisz dobierać rzeczy, tylko zagrywasz no to, co ci podejdzie. To jest za rolkę. Też niby spoko, ale mi nie stać nawet. I to też by było spoko, ale mi nie... Czemu ja tak mało pieniędzy zarabiam? Aha, bo za to nie było pieniędzy. Ma sens. Dobra, gramy. Tako. Po prostu. To zostawię, no bo może jakiś street wejdzie później. No nabijam Green Jokera, to później mi mnoży razy, nie wiem, 4 aktualnie. Więc jeszcze jakbym jakiś mnożnik dostał. Nie wiem, czy te kamienie mi nie zepsują. Inaczej, no ja w tym meczu, no to nie celuję nic więcej niż w, wiecie, 8 ante, wygranie gry. Endless mnie obchodzi. Chyba, że dostanę jakiegoś Jokera, który mówi, że hej, dostajesz jakiś bonus za każdy kamień w deku, bo są takie. Tylko znowu, to by musiał być Eternal. Bo Madness jest Eternal i nawet nie mogę tego skasować, nawet jakbym chciał. Więc trochę słabo. Nie stać mi na nic. Arcana? Chyba Arcana. Increase rank. Dwa Taroty, Enhance. Destroy. Strength może zrzucić, żeby mieć asy? Nie wiem, czy to mi tak odpowiada. Szczerze? Chyba zrobię coś takiego. Zawsze to można sprzedać. Clubs i Joker. Jak będę miał bossa, to mogę tego użyć. Teraz będę miał bossa? No, dobra, to używamy to. Dostajemy... Each plate 2 is scored. Że dwójka, jak zagrywam, tak? W ogóle... To też się dowiedziałem chyba na streamie ostatnio, nie mówiłem chyba o tym. Będzie fizyczne wydanie Balatro, albo już chyba jest pre-order. I jest tak, że jest na Switchu i chyba na konsolach tam PlayStation i Xboxie. I masz normalnie jakby w pudełku. I dodatkowo tam są karty takie fizyczne normalnie, tam jest kilka takich kart. Tak jak wiesz, no taka ciekawostka po prostu. Takie, żeby sobie postawić gdzieś na półkę albo coś, ale fajne. Taka, myślę, spoko. Nie każda gra się doczekuje. Nie każda gra się doczeka fizycznego wydania. Dobra, selamy to w takim razie. Czy chcę to brać? No to na pewno polepszy ekonomię, ale zasra mi miejsce na Jokery. Więc niekoniecznie. Czy chcę voucher? Myślę, że mogę chcieć. Tylko po co mi voucher? Bo jak później dostanę kolejny taki, to chyba dostaję slota na Jokera? Już nie pamiętam. 20 koła. Holy shit. To przez ten zielony steak to się tak rampuje wszystko. Przeszkadza to bardzo. Dobra. No jakoś daje radę póki co. Ten madness to ewidentnie kieruje. Muszę też zbuchać tą parę, bo... Czy chociaż czy muszę? Głównie dla chipsów chyba, no bo cały mnożnik leci z tego, a nie wiem ile planet bym musiał zjeść, żeby to było jakieś takie znaczące. Czy jak... Okej, okay. Czy jak on go zniszczy, to ten Gross Michael się pojawi, czy nie w sklepie? To jest dobre pytanie. Czy to będzie normalnie tak samo, jakby było Extinct? Nie wiem. Król, to i lecimy. Okej, 10 koła.
Czy tu coś jest? Nie ma. Szukamy. Trójka nawet nie jest taka silna. Czy mam jeszcze jedną ósemkę? Nie. No to mogę zagrać. Sześć koła. To niedużo. Ty, ja to mogę przegrać. O nie. O nie. Ile to zrobi? Oj. Dobra, chyba wygram. Chyba wygram. Tak mi się wydaje, że chyba wygram. Tutaj też mogłoby siąść. No nie. Ale ze stone cardem chyba wygra, co? Dobra, jejku. Zaś te stone cardy. Czy stone cardy mogę jakoś, nie wiem. No bo 50 chipsów to nie jest wcale dużo. Half Joker jest spoko, tylko no on go zje. Dobra, może będzie jakiś Eternal. Mega gówno. Mega sraka. Mogłem tego nie kupować. All face cards are debuffed. No trudno. Dobrze, dostałem kolejny kamień. No to już nie, to nie są przelewki. Jeden, myślę, że jeden... Jeden ten mogę stracić. Fuck. Daj mi jakiegoś asa. O, albo coś takiego, no i git. No i git, może być. Co prawda z tego nie siądzę, ale chodzi o to, żeby była para, nie? Albo jakiś tam jest mnożnik. Szczerze? To ja wyrzucając karty straciłem dwa mnożnika. A dostaję dwa mnożnika z tego, więc chyba lepiej było po prostu... Nie zagrywać tego. Po prostu zagrać coś innego, zbufować ten mnożnik. Tak mi się wydaje. No, dosłownie. No. Tak jest gówniany ten deck. Nienawidzę go. W sensie ten deck, te jokery, to wszystko. Jak ja to wygram, to ani trochę nie będę z siebie dumny. Będę zażenowany, że wygraliśmy run w taki sposób. Co to jest? Reroll cost less. A to jest co? Szansa na tarot, jak się otwiera boostery. Ja mam siana, ja mam taki problem z sianem. O co chodzi? Dobra, gramy dalej. To będzie spoko. Czy zrobimy 54 koła? Dobre pytanie. Tyle zrobimy na pewno, 54 koła bym się zastanawiał. Szczególnie, że on się buffuje. Musimy buffować gościa i musimy dodawać te stone cardy. Więc zrobimy coś takiego. No. I musimy tego przede wszystkim buffować. Dobra, musimy grać, nieważne. To co mówiłem, bez sensu. Czy to wygra? Trochę mam nadzieję, że nie wygra. Z drugiej strony rzuciłem coś bardzo silnego. Okej. Okay. Okej, okay. Cool. Fuch. Bardzo mało kasy. Dwie pary. Po prostu cztery multiplier. To jest tak mało. Nie wiem, żeby kupować Eternal zwykłego Jokera, to trzeba być taką porażką życiową i to jest coś, co ja zrobię, nie? Mult cards. Mogę dać na to mult card? Że jakby... To jest stone card. Coś się z tym stanie? To się zamieni? Będzie pusty No bo ogólnie jakiś card, nie? Na przykład tu by było, nie wiem, lucky card. I też mult card, to się cofa. Jakby... One się niwelują, nie? Że jak masz kart i kart, no to może być tylko jedno. Jak tu jest stone card, to co się wydarzy? Czy będzie stone card, mult card? Nie wiem. Weźmy to. Let's go. Spoko. Uwaga. To jest spoko. To jest ok. Jeszcze nie wiem do czego, ale jest spoko. Street się nie przyda. Man. Tak gówniany jest ten ran, nienawidzę tego rana. Dobra, rzucamy coś takiego.
Ile mam stone cardów? Można zobaczyć stone cardy tutaj? Chyba nie. Powinny być napisane. O, bo to jest face card. No ale to daje tylko 10 chipsów. Jak ja bym miał jeszcze jakieś buffy, teraz na face cardy powinienem dawać jakieś buffy typu właśnie mult card, coś tam. Bo wtedy to się będzie odpalało, nie? Inaczej to tak słabo. Okej, za ten. Dobra. Daj coś dobrego. Man, to jest mega gówno. Okej, next round. All diamond cards are debuffed. Dobrze. Nie wiem, czuję, że to może być losę w tym momencie. Okej, jeszcze pewnie nie. Jeszcze nie będę. Chyba jeszcze nie będę. Para, jakiś useless rzeczy, git. Pyk. Całkiem niezła essa. Ej, ale wygrywam, to jest 7 ante już. Problem jest taki, że jak ja to przegram, odcinek trwa pół godziny. Pół godziny według mnie to już jest dobry moment na odcinek. W sensie dobry czas odcinka. Pół godziny, godzina. Ale ja nie skończę na przegranym. Nie w takiej chwili. Wiecie o tym. Dobra, niech Spectral coś wyczaruje. Zrób coś magicznego. Two copies of one selected card in your hand. Nuda. Zrób tak. Super. Zostały stone cardy. Elegancko. Nie wiem tylko co mi pokasowało. Asa? Siódemek mam mniej, resztę mam tak naprawdę tyle samo, no to... Dobra, może jedna rolka? Seed money nie ma sensu. Tutaj... Nie wiem. Dobra, zagrajmy. Jeszcze dam radę, prawda? Myślę, że jeszcze dam radę. To mógłbym skipnąć, ale chcę buffować karty. Bo to już nawet nie chodzi o to, że pieniędzy nie dostanę, tylko chcę buffować karty. Nie zagrywam chyba czegoś takiego, co? Chociaż? Z high cardem? Dobra, YOLO. Ja mam tych kamieni mam tak dużo, muszę je zagrywać po prostu. Mnożnik i tak wchodzi dopiero z tego, a nie z układu. O, wygrałem. Zajebiście. Skończy się tak, że będę zagrywał 5 kamieni. I to będzie śmieszne bardzo. No chyba Arkana. Nie ma sensu. Nie ma sensu tak naprawdę buffować układów za bardzo. To jest mój pomysł. Taki mam pomysł. Mieć jeszcze więcej kamieni. Dajcie mi Jokera. To jest huge. Czy to jest huge? Może. Odpali mi kamień 3 razy. Oh man. Nomć. No dobra. Ja powinienem zagrywać jakieś byle gówno, żeby to buffować. Bo mogłem dodać dosłownie 4 do mnożnika dzięki temu. Na przyszłość. Nie zrobiłem tego. Czemu? Bo jestem głupi. Najgorsze jest to, że to jest moja ręka już do końca życia. To co? Buffujemy high card. Żeby tam dodało jakieś te chipsy. Bo chipsów u nas nic nie daje tak naprawdę poza kamieniami. Decrease level of played poker hand. Okej, to spróbujmy zagrać na przykład parę. Chociaż nie, no u mnie wszystko jest na pierwszym poziomie poza parą. No high card teraz. Czy ja wygram? Przykro mi. Oj, mogłem to zrobić na stone cardzie. Nie pomieszałem. I bym może wygrał dzięki temu? Trudno.
Taka musi być. Patrz, ile to daje. To naprawdę nie jest zły pomysł, że tu jest ten. Co prawda Retrigger nie działa, ten Sock and Buskin. Ale no. Green Jokera jeszcze trzeba trochę doprawić. I co, szukamy Pluto. To jest tak głupi run. Nienawidzę tego rana, naprawdę. Nazwę ten odcinek najgłupszy run. Ile muszę? 200 koła zrobić. Spoko, do zrobienia. Gramy, bufujemy. Niezłe ręce. Ja zagrywam teraz, bo 100k to myślę, że na luzie zrobię. Aha, no. Nawet byle gównem teraz wygrywam. No, muszę zagrywać byle gówno, żeby zbufować jak najbardziej jeszcze Green Joker przed bossem. Może polecę Endless, bo to nie będzie długi Endless, nie? Więc może to ma sens, żeby polecić Endless. Sheesh. Kto by się spodziewał, że taki run wygram? W taki sposób jeszcze. Ile zrobię tym? Okej. Okay. A ile robi 5? Nie jestem aż taki silny. Okej, dobra. Coś tam robię. Pirat. Weźmy sobie może Pluto jeszcze. Ouu, Black Hole. Okej. Okay. Spoko, super. Paczka, no chyba nie, rolka. Co się stanie, jak ja zrobię coś na ten? Po prostu się zamieni w pusty gold card? Co się wydarzy? Teraz nie mogę, muszę to, nie wiem, zagrać? Para, może być para, nieważne co będzie. Fuck, nie przesunąłem. Misplay. Musiałbym wybrać kamień, żebym to użył. Zrobię na Endlessie. Okej. Okay. To jest niesamowite, że ja to wygrałem. To nie jest to. O, deck odblokowałem jakiś. To totalnie nie jest deck pod granie Endlessa, ale to jest niesamowite, jak dobrze on sobie poradził na zwykłym tym, nie? To jest wręcz śmieszne. Dobra, zobaczymy, ile nabijemy. No bo tu zaraz będą jakieś miliony. O, już jest milion. Prawie. I teraz. Wow! Nie dobrałem żadnego tego? Jak to jest możliwe? Dobra, zagrajmy wszystko. Może coś tu... O! 20 dolków, tak o. Nieźle. Co się stanie? Skąd ci wzięła szóstka? Bo właśnie tak zazwyczaj jest, że... Stone Card to jest jakaś karta zamieniona, nie? Skąd ja widzę, jaka to jest karta? Tu nie jest napisane, jaka to jest karta. To jest żadna karta. To czy ona się zamienia w losową wtedy? Jak to działa? Nie rozumiem. Jestem skonfundowany. Mega dziwne. Mega sus. Okej. Okay. Łatwy winek. Mogłem jeszcze grać w sumie. Mogłem. No to co, Arkana, mam dużo siana. Glass card. No i właśnie widzisz, to się zamieni w jakieś gówno po prostu. Co jakbym chciał mieć stone card, glass card? Nie mogę. Nie wiem, czy to nie było na dwie na przykład. Zamieniłem jedną. Rolka. Dobra.
Tak, taki jest problem, że ja totalnie nie mam sposobu, żeby rozwijać ten deck. W żaden sposób. Ile to zrobi? 200 koła? Więcej? Mniej? 237, okej. No. Ale to dziwne. Dziwne, że ja to wygrywam. Ale ten Joker naprawdę tak się potrafi rozpędzić. Szczególnie na tych stake'ach kolejnych, gdzie masz właśnie nieśmiertelne Jokery. Szczerze, ja uważam, że te nieśmiertelne Jokery bardziej niż przeszkadzać, to pomagają. Tak jest moje zdanie. Czemu tego nie kupiłem wcześniej? Powinienem. No i tu się chyba wywrócę już, nie? Tak mi się wydaje. Chyba lepiej zagrać jeden taki kamień, jeżeli nie mam więcej i oszczędzać te kamienie. Ja bym to musiał jakoś policzyć, ale czemu dziewiątka się podniosła? Aha, bo dziewiątka to jest high card tutaj. Dobra, nieważne. Może tak być. No to tutaj high card na przykład będzie król, tak? Tu mogę zrobić w ogóle parę. No ale u mnie high card jest silniejszy niż para. Więc chyba lepiej zrobić tak o. Gdzie są kamienie? Ja mam dosłownie pół deku w kamieniach, zbrałem dwa. Na najważniejszej rundzie nie dobieram tego, co potrzebuję, nie? Dosłownie. Pora iść w discardy. Trudno. O, no i teraz. Tylko teraz pytanie, czy robić tak o? Czy robić tak o, nie? To i tak się zretriggeruje. Chyba lepiej tak o zrobić. Nie wiem, ile to zrobi. Myślę, że to może wygrać. Trochę się myliłem, okej. No cóż. Odrobineczkę się myliłem. Wiecie co jest najgorsze? Że już miałem miniaturkę, gdzie po prostu były same kamienie i był ten taki posąg, ten taki Moai, czy jak on się nazywa. Nie wiem, jak on się nazywa. Men. No cóż, to było Balatro. Dostaliśmy Plasma Deck. Ktoś chyba mówi, że Plasma Deck jest OP. Co to robi? Balance chips and mold when calculating score for plate hand x2 base blind size. Balance chips and mold when calculating score for plate hand. x2 base blind size. No to po prostu blindy są większe, tak? Balance chips and mold. Nie wiem, co to znaczy. Musicie mi wytłumaczyć w komentarzu. Bo to nie po polsku pisze, ja nie rozumiem. A po angielsku, po polsku dosłownie, to pewnie będzie brzmiało jeszcze gorzej. Jeszcze bardziej niezrozumiale. Równoważy żetony i mnożnik przy obliczaniu w wyniku za rękę zagraną. Za rękę zagraną? 2x bazowej wartości przeszkadzajki. No tak, przeszkadzajka by the way. To jest w ogóle jakby, to jest chyba jako dwa osobne teksty. To na dole i to, nie? To tego też nie widać za bardzo, bo tam nie ma kropki. Są jakby chyba dwie rzeczy napisane, że to i to. To powinno być w ogóle te po akapicie jakimś. Po, jak się mówi, nie akapit, tylko... A może akapit? Jest tak rozdzielone, jakbyś enter kliknął. Nie wiem. Tak czy inaczej. Dziękuję za oglądanie. Balatro. Zalecam... subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, łapkę w górę oraz komentarz na tematy, o których na tematy, które poruszałem w tym odcinku. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie żegnam. Tyle. Dzięki za oglądanie. Chociaż piątaczka dla was. Elo.